Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. tutaj jest Steel Guard, cześć ja dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z programu, który się nazywa Operator Editor. Moi drodzy widzowie, ten oto program został mi polecony przez Was. 4 dni temu dokładnie wyszła nowa jego wersja, wersja, jak pamiętam, chyba 9.0 albo coś, tak jest 9.0. I po prostu wprowadzono tutaj milion nowych rzeczy, może przesadzam milion, ale naprawdę, naprawdę dużo. Tak więc dzięki wam się o tym dowiedziałem. Bo ja dawno, dawno temu, jakieś dwa lata temu już to nagrywałem, ale co ciekawe napisał również do mnie twórca, jeden z twórców tej gierki, Pan dry Sniper się tutaj nazywa High Steel Steel Games Live, we have just finished the new version of bla bla bla. Więc tutaj mi właśnie również jeden z twórców napisał, że takie coś stworzyli i... I, i, I tyle, a ja postanowiłem to nagrać, ponieważ jest to myślę dosyć ciekawa rzecz, jak to wygląda st yy, strona startowa, oczywiście wyłączam adblocka, żeby się twórcy cieszyli, a to już jest włączony program, idziemy na full screena, dobra, jesteśmy yy, i tak to wszystko wygląda, mam tutaj naszego taktycznego operatora, wam tylko będzie tutaj klikać, takie klikanie słychać yy, i mamy oczywiście wszystkie możliwe modyfikacje. Po prostu tak jak nazwa, tak jak jest tutaj napisane, robimy swojego własnego ed edytora, co ja mówię? Od swojego własnego operatora, tak więc ja zapraszam do oglądania, jeśli odcinek się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz komentarza o komentarzach, a w komentarzach piszcie mi pomysły, na jakiego operatora chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. W dzisiejszym odcinku jest tradycyjnie Cymiarz, czyli taki nowy airsoftowiec z Cymą i zrobię również siebie, bo dlaczego by nie, zobaczymy czy mogę już zrobić siebie jakoś lepiej, zapraszam do oglądania robimy pierwszy cymiarza, dobra, niech będzie i kaukazjan tam takiego typowego Janusza z wąsem, bo dlaczego by nie nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że powinienem Wam wyciąć ekran tylko i wyłącznie dotąd ale, ale, ale o, mo może dam tak, może dam tak, to teraz powinno być fajnie to widoczne dobra, typowy Janusz, znaczy jest za dobrze zbudowany jak na nowego cymiarza, ale dlaczego by nie balaklawa, maski, face paint Maski, czy jest tutaj? Tak jest, airsoft mask, dobra, airsoftowa maska, bo trzeba chronić zęby, eee, dobra, następnie ubranie, combat jacket, combat shirt, civilian, tutaj naprawdę tego jest mnóstwo, a więc tutaj po prostu sobie wybieramy, szukamy, jesteśmy szczęśliwi, flektarn, musimy znaleźć fleka, Flek to nie będzie multi, tylko będzie woodland, jungle, camo, tak mi się wydaje. Jest i flektarn, i jest założony flektarn. Jakiś zbyt taktyczny w ogóle to jest z tym, ale dobra, trudno. I mamy oczywiście różne strony tych tutaj, wszystkich rzeczy jest ogrom, więc widać, że się postarali. Dobra, spodnie. Nie wiem dlaczego, ale spodnie wybrałbym nie flektarnowe, wybierzemy jakieś sportowe czarne. O! miasz z dresami, albo z białymi spodniami. Nie, dobra, z czarnymi, już nie przesadzajmy, co nie? Law enforcement, ciekaw jestem tutaj. O, siły te, te, również mają swoje i mają pasek, nie, to do, dobra, pasek ważniejszy. Damy z zielonym paskiem, ponieważ zielony jest taktyczny i wiecie, się, się kryje. Dobra, kamizelka teraz. Green side, czyli jakąś lęśną. Pierwszą kamizelkę, jaką najczęściej ludzie mają, to albo są te chest rigi, czyli takie zwykłe pasy na klatę, albo typowe chińskie westy. Dam sobie chest riga jakiegoś zielonego, żeby tutaj było. Basic chest rig, basic chest rig. Chico Rig. Dobra, dajemy jakiegoś Basic Chest Riga, tak? To jest jakiś kojot. Niech, niech im będzie. Dobra. Jest bardzo dobrze. Teraz następna rzecz. Osoby, które pierwszy raz idą na ASG, często się boją ASG i kupują hełmy. Wo, to są stare hełmy jeszcze. Ciekawe, czy będzie stary polski. No, nie ma go chyba. Ten nasz garnek, nie wiem jak on ma nazwę, zapomniałem po prostu, M jakiś tam. Dobra, ki z tym. Pasgdy MK, Marte, Hermes, tych? Nie kojarzę, Marte. Nie, nie, nie wiedziałem takiego, istnieje, dobra, sorki Damy sobie może zwykłego Micha, bo Mich jest tutaj u nas chiński, najtańszy, najbardziej dostępny. I damy w Woodlandia, bo dlaczego by nie? Przyjmijmy, że flektarna nie ma, więc ma helm w. helm w. w tym. Czekajcie, jak to działa, dobra, jak on wygląda bez tego, dobra, tą maskę mu zostawimy, e, czy coś jest jeszcze tutaj, jeszcze jest order helmet, mi chodzi, gdzie są okulary jeszcze, uszanka tu jest, o kurde, nie, dobra, to kiedy indziej, to następnym razem możemy zrobić jakiegoś Rosjanina, dobra, berety, kapsy, bonichaty, helmetsy, e, akcesoria, o, są akcesoria, gogle, jakieś okularki, są zbyt taktyczne, o nie, USGI, Googles, to, 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 to musi być. Dobra, nasz y, ty, typowy Janusz y, airsoftowca, r, airsoft, airsoftu już powstaje. Y, wszelkich innych rzeczy nie ma. Co najwyżej, może jakiś plecak, ale przyjmijmy, że biega tylko i wyłącznie tak. Naszywka y, musi być, musi być. Poland. Ej, nie, bo na flektarnie mnie zjedziecie za chwilę, ale to nie chodzi o mnie, to jest typowy taki, wiecie, Janusz softu, co? Nie, nikogo nie obrażając, zrobimy to całkowicie dla zabawy, ale mam nadzieję, że ta naszywka polski aż was tutaj tak nie zjedzie. Bo to jest głupie, ja wiem, ale powiedzmy sobie szczerze, że nieraz to tak wygląda i nieraz takich ludzi na serio można spotkać. Więc ja pokazuję, żebyście tak nie robili. Dobra, replika. Assault Rifle i obowiązkowo jedyny słuszny kałach. Tylko ten kałach wygląda pięknie, tak po prostu a cyma aż tak pięknie nie wygląda, ale dlaczego by nie, dobra makałacha, ma to coś, deploy, dobra, gdzie my chcemy go jakoś ustawić no na strzelnicy raczej nie, bo wątpię, żeby osoba, która zaczęła żeby coś na strzelnicy odziła, znaczy nie wiadomo co, nie jakieś budynki niszczone trochę za, bo, za bogato to nie, tu jakieś korytarze bunkier, nie, top chulur. o, damy tutaj typowy i nawet siedzenie ma, może sobie usiąść może tutaj pokampić, a jak mu się kulki skończą w highcapie to przeładować pięknie, coś jeszcze tutaj mamy, mamy jeszcze flagi Eee, dobra, bez przesady. flaga Polski, Ej, tam była na początku? Kurde, dużo tych flag polskich na samym początku. Dobra, jest, moi drodzy widzowie, Janusz Airsoftu. To jest Janusz Airsoftu. A aż sobie muszę zrobić ten zdjęcie, bo to będzie na miniaturkę. Tak, tak mi się wydaje, przynajmniej. Eee, czy czegoś jeszcze zapomniałem dla Janusza Airsoftu? Buty, właśnie, buty. O, super, są, są sportowe tenisówki. Jest i Janusz Airsoftu, moi drodzy widzowie. Tak to wszystko wygląda. Tak wygląda Janusz Airsoftu. Pin screen. Pięknie, ładnie. I możemy sobie to zapisać, jeśli się nie mylę. Tak, save. Aha, to się zapisuje na... na ten... No dobra, ki tam, będę mógł go zrobić jeszcze raz. Operator name sobie dam tylko. Janusz Resoftu. I tak to pięknie, ładnie wygląda. Teraz robimy sobie mnie, więc musimy to jakoś zresetować. Nie wiem, czy można... Jest tutaj reset. Czy na pewno chcę zresetować? Tak jest. Zrobimy sobie teraz Stiglar i zobaczymy, czy ja będę mógł zrobić siebie. Uroda? Nie wiem, szczerze mówiąc. Brody taktyczne jeszcze nie mam. W ogóle nie wyglądam jak żaden z tych typków, rudy też nie jestem. Damy, że takie coś z tym małym czymś, chociaż bardziej wyglądam jak ten, ale dobra. Damy, że to, chociaż sam nie wiem, znaczy ja się gole często, wari to na razie. Czy ja mam jakieś maski? Balaklawy, maski? Nie, ja mam najczęściej zwykłą chustę, szal snajperski. Ale to zobaczymy. Zobaczymy, czy to będzie, może w akcesoriach. Bardziej, bo to mi się tak wydaje, że tam będzie balaklawa, szemagi, balaklawy. Nie, tego nie noszę. Face painty. Nieraz się rzadko, ale zdarzy się, że coś tam pomaluję. Dobra, nieważne. Combat jacket, Atax. Nie wiem, gdzie będzie Atax. FG, pięknie jest. Spodnie. Combat trousers, Woodland. Atax, dobra. Taki fajny atak, bardziej zielony. Od propera bardziej. Mój jest bardziej żółty, ten chiński. No nie narzekam nie narzekam, jest dobrze e, dobra, kamizelka, mam jump Blade carrier czyli tutaj z wkładem plastiku, ale ale, ale nadal wkład, jakby nie patrząc e, jpc, kim tu jakie dajcie. jpc tan, jpc od jpc multicam nie ma, J, nie ma w ataksie to założymy sobie w od, czyli olive drop, czyli oliwkowe, niech będzie tak to pięknie wygląda, dobra coś jeszcze co ja jeszcze noszę? Rękawiczki. Bunihat, O, właśnie, buni haty Atax FG. Pięknie, ładnie. Ten kapelusz bardziej wygląda jak ten: o, green, zone, green Zone, ten, 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 ten. Pencot. Dobra, buty. Bo to jest ważne. Ja mam buty taktyczne, brązowe, czyli Dark Military Tan. No, tak mniej więcej. Gogle, czyli okularki. Najczęściej noszę zwykłe białe, nieraz ciemne. Ale jak idę do lasu, to. Nie, 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 chcę jasne. Aha, to był jasne, dobra. To dodamy te jasne okularki. U kurde, jak to taktycznie wygląda, lepiej niż ja. <grytania> dobra, czy coś oprócz tego jeszcze noszę? Elektronikę noszę, znaczy. Miałem swego czasu radyjko, mam podpięty dalej przecież jeszcze ten przełącznik PTT, taki przycisk. Protekcję, o, o, rękawiczka. Jak najbardziej mam rękawiczki, mam WOD, nie mechaniksy, bo jestem zbyt biedny. Mam zwykłe Glows OD, niech im będzie. Wow, tutaj w ogóle jeszcze tarcze są i ochraniacze. Na kolanach mam takie gąbki, ale to są włożone do kolan, tak więc to nie jest dosyć nieważne, bo tego tutaj nie ma. Po prostu są. Dobra, wyglądam tak mniej więcej. Kaburę udową bardzo, bardzo rzadko noszę, więc tego sobie darujemy. Myślę, że możemy pójść na naszywki. Naszywki mamy różne. Czy to z przodu mam jakąś, czy coś. Tego jest naprawdę ogrom. Czekajcie, tu były gdzieś naszywki jeszcze Front Flax, o właśnie. I mam naszywkę tej Polski tylko mniejszą i mniej walącą po oczach. Mam naszywkę YouTube'a, ale wątpię, że to taka będzie. A na boku mam naszywki to coś i mam A13. Jak to działa? Click on the ID part you like to ten. No to ja jestem Black ID. Aha, i to 013, znaczy alfa 013. Aha, to się chyba nie da ee, shoulder pad, dobra. Dobra, ki, to, to jest na, na ramienie, jakby nie było. A tutaj mam na przykład jakiś YouTube. Dobra, mali te naszywki, to tam nie ważne. E, bla, bla, bla. Broń. Idziemy na broń. Teraz pytanie, czekaj, to jest Assault Rifle Snipera. M M14 nie jest do końca Sniperką, więc wątpię, żeby tutaj była, a jednak jest. M14 Basic, dobra, niech będzie. To jest karabin wyborowy, tak naprawdę. No ale to już pod Sniperkę w tym przypadku pochodzi, bo, bo to nie szturmowy, tak nie do końca. Dobra, mamy M14. -kę. Fajnie by było, że jak się broń wyciąga, to żeby mu się ręce jakoś zmieniały, co nie? Fajnie, fajnie by to wyglądało. Gdzieś widziałem jeszcze akcesoria na broń. Accessories menu, Weapon Accessories i lunetę szukamy. Szukamy lunetę i tłumik jakiś KUDE Silencer. No ja nie mam pod KUDE, ale no, to tłumik. Dużo osób tak nie zrozumie, co tym się różni. KUDE od jakichś starych tłumików. Dobra, luneta Standard 10 i 40 scope. Dobra, damy tak, bo tutaj jest jeszcze montaż oczywiście na RIS na MK. Ale niech będzie. Fajnie to wygląda, nie powiem. Czy ja czegoś jeszcze... Nie, to jest wszystko. To jestem ja, to, to po prostu jestem ja. Mam jeszcze plecak często. Taki mały plecak założony ale tutaj niestety go nie ma. To jest po prostu mały, mały plecak. Tak po prostu dam sobie jakiś plecak w ode. Tam są zawsze jakieś pierdółki, kanapki, wody i tak dalej. I tak po prostu wyglądam. I jeszcze to, co powiedziałem, że nie mam jeszcze. opaski, znaczy tego szalu maskującego. On był w poprzedniej wersji, więc w tej też powinien być, tylko po prostu nie wiem gdzie dokładnie, co nie? Więc mi się wydaje, że on gdzieś tutaj będzie, ale, ale nie będzie. Dobra, damy jakąś neoprenową maskę, żeby było, że jakiś kamuflaż mam na twarzy, bo tak to najczęściej wygląda. Albo po prostu airsoftową maskę założymy, bo tak też biegam. I na przykład tą maskę, którą ja mam wyciętą zresztą, obwijam właśnie szalem maskującym. Tak to wygląda moi drodzy widzowie. Tu jest to jest to Steelgar, piękny, prawda? O cholercie, ruszyłem M14. Mm, mm, Kurde, dobra, kij tym. Ustawię to, żeby to tak było dobrze. I, i oto jestem, to jest stillgar w Operators Editor i w tym właśnie programie możecie zrobić dosłownie wszystko, co chcecie. a jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz mamy możliwość wybrania operatorów, którzy już są gotowi z góry i sobie klikniemy i, i ich zobaczymy. Na przykład Grom, proszę bardzo Multicam, o, jakiś inny? Aha, nie dobra Multicam HK prawdopodobnie naszywki, hełmy i tak dalej, i tak dalej. I te rzeczy po prostu mamy już tutaj przygotowane przez twórców. Możemy sobie kliknąć i zobaczyć, jak wyglądają operatorzy, komandosi z. dosłownie ze wszystkiego. Spek nas, dawać spek nas. Wow, tego się nie spodziewałem. Nowoczesny akacz. Za chwilę mnie zbiją. Zbiją mnie. Nie wiem, no tak, tak jest to, nie? Jest ogon O, taktyczna czapeczka. No i tak to właśnie wszystko wygląda, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobione. Fajnie to wszystko działa. Możemy sobie tutaj poklikać, porobić jeszcze FSB sobie, zobaczymy. I, I naprawdę bardzo, bardzo fajnie to jest według mnie przynajmniej zrobione. Moi drodzy widzowie, na tym też zakończymy dzisiejszy pierwszy odcinek. Tak jak mówiłem, napiszcie mi w komentarzu, kogo byście, byście chcieli zobaczyć w jakimś tam świecie airsoftowym, żebym go stworzył, bo myślę, że to jest taka ciekawa seria, zarówno dla mnie, jak i dla Was. Wyłączam full screen, 11, proszę bardzo, nagrywa to dobrze, tak, 13 minut już, wow. Więc ja tymczasem się z Wami żegnam, ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa pa pa.